Gościem Poranka Wnet jest Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Na pewno z zapartym tchem słuchał pan wczoraj exposé ministra Sikorskiego i co? No, z zapartym tchem to może jest za dużo powiedziane, jeśli chodzi o ministra Sikorskiego. No, ja po prostu, tak jak od wielu lat, podziwiam nieprawdopodobną dawkę egotyzmu ministra Sikorskiego i naprawdę podziwiam, jak to jest, że on cały czas nie wyleciał gdzieś tam w powietrze, przemieniając się w jakiś taki gigantyczny balon, ponieważ forma i sposób mówienia, i mówię teraz o formie tego, co on mówił, no rzeczywiście sprawia, że aż jak to jest możliwe, że Radosław Sikorski sam, że tak powiem, nie czci siebie samego i sobie własnym nie oddaje kultu. To jest rzecz zadziwiająca. A w sensie poważniejszym na to patrząc, no to mnie uderzyła tak naprawdę, jak się odcedzi całą tę, nazwijmy to, ten cały sztafaż retoryczny, jedna bardzo, bardzo niepokojąca rzecz, mianowicie to, że Radosław Sikorski kolejny raz, bo już wcześniej o tym wspominał parę dni temu, ale teraz było to w czasie exposé sejmowego, no dopuścił albo zasugerował zgodę Polski na zmiany traktatów europejskich i faktycznie rezygnację z prawa weta. No moim zdaniem to jest tak naprawdę najbardziej przełomowe w tym sensie wystąpienie polityczne od bardzo wielu lat, ponieważ ono by oznaczało, znaczy gdyby to się stało, bo na razie jesteśmy na etapie, nazwijmy to takiego, mówiąc o balonach, wypuszczania balonów próbnych. To znaczy rozumiem, że Radosław Sikorski robi to bardzo ostrożnie, napomyka, mówi o tym, że Polska jest przeciwna zmianom w traktatach, ale jeśli sytuacja ją do tego przymusi, to nie wykluczamy takiej sytuacji. Niewykluczanie w języku polityków Platformy w tym kontekście oznacza de facto wyrażenie zgody i zaproszenie no, Centrum Europejskiego, Brukseli czy Berlina do tego, do mocniejszych nacisków. Bo jeśli ja mówię o czymś, że dopuszczam zmianę, a wiem, że druga strona jej chce, to znaczy zapraszam ją do przeprowadzenia tej zmiany. Na pewno jest to osłabienie, jeśli miałoby dojść do takich takich prawdziwych negocjacji osłabienia. Tu powiedział, ktokolwiek nazwie zdrajcą kogoś, kto ma taką myśl o zmianie traktatów, ten nie, już dalej nie zacytuje, nie wie co mówi, albo sam może jest zdrajcą. Powiedział to w kontekście tego, że jeżeli rozszerzenie Unii Europejskiej o Bałkany i Ukrainę, jeśli warunkiem tego rozszerzenia będzie zmiana traktatu i rezygnacja z weto, to Polska zrezygnuje. No tak, ale to jest absolutnie absurdalna argumentacja moim zdaniem, ponieważ co to jest prawo weta? Od tego zacznijmy. Prawo weta to jest prawo, które przysługuje mniejszym i słabszym po to, żeby zachować ich interesy w jakimkolwiek większym układzie. No przede wszystkim dotyczy to oczywiście Unii Europejskiej, gdzie Polska, będąc państwem średnim, największym w tej części Europy, ale jeśli patrzymy na całość Unii Europejskiej, powiedzmy średnim, dzięki prawu weta może zablokować w skrajnych przypadkach rozwiązania dla niej niekorzystne. Na przykład narzucenie Polsce kwot migracyjnych, załóżmy, prawda? Nałożenie na Polskę różnych bardzo niebezpiecznych dla naszych obywateli, dla nas samych rozwiązań. Inna sprawa, czy poprzedni rząd z tego korzystał we właściwy sposób, czy nie. Ja tutaj jestem bardzo krytyczny, ale pomijając kwestię oceny praktycznych działań, sama zasada nie została naruszona, a sama zasada oznacza, że zawsze można się do niej odwołać w negocjacjach. Powiedzieć, dobrze, jeśli wy tak mocno napieracie, to ja mówię nie i to jest pewnego rodzaju forma nie wywrócenia stolika polegającego na tym, że ja wychodzę z Unii, wręcz przeciwnie, ale to jest ten wentyl bezpieczeństwa, który pozwala państwu pozostać w Unii, wiedząc, że zawsze może odwołać się do tej broni ostatecznej. No i teraz argumentacja mówiąca tak. Jeśli chcecie rozszerzenia Unii, to musicie zrezygnować albo myśleć o rezygnacji z prawa weta, oznaczała takie rozumowanie, że w imię poszerzenia Unii Polska ma zrezygnować z własnej suwerenności. No przecież to jest kompletna paranoja. Polska
wchodziła do Unii Europejskiej nie po to, żeby stracić własną suwerenność, ale żeby ją zabezpieczyć. Taki był cel działań i taki był cel polskiej polityki zagranicznej od samego początku. Wejście do struktur zachodnich nie polegało na tym, że my z czegoś chcemy zrezygnować i oddać i pozbyć się naszego narodu, naszej tożsamości narodowej, naszej tradycji, tylko wchodzimy tam po to, bo wierzymy, że to nas lepiej zabezpiecza. Że wchodzimy do Unii Europejskiej po to, żeby być częścią wspólnego rynku, żeby w związku z tym polscy przedsiębiorcy mieli większą swobodę handlowania, polscy obywatele, żeby ich prawa były lepiej zabezpieczone. I to jest element ochrony suwerenności, obrony niepodległości Polski. Natomiast jeśli teraz się nam mówi tak, jeśli chcecie rozszerzyć Unię, to musicie z tego właśnie elementu podstawowego suwerenności, niepodległości zrezygnować, no to jest to, jak mówię, element absurdalny, bo to oznacza, że w imię suwerenności mam ją stracić. No przecież to jest, kompletnie się kupy nie trzyma. Czasy się zmieniają. Teraz buduje, Radosław Sikorski też użył takiego terminu, wybudować mocarstwo europejskie. Żeby wybudować mocarstwo europejskie, to trzeba zrezygnować z weta, zbudować armię, zbudować wspólne podatki, zbudować ten centralny budżet europejski, który będzie zdolny do tego, żeby kupować broń, amunicję, zamawiać nowoczesne technologie, etc. Panie doktorze, ale powiem tak, ta argumentacja Radosława Sikorskiego, ja po pierwsze zacznę od tego, że my wchodziliśmy do Unii nie po to, żeby budować mocarstwo, tylko zabezpieczyć interesy Polski. Także no, to jest nasz cel, jak rozumiem, chyba że Radosław Sikorski chce się z polskości wypisać. No proszę bardzo, niech to ogłosi, że rezygnuje z polskiego obywatelstwa i z obrony polskich interesów. On został wybrany nie po to, żeby budować mocarstwo europejskie, nie został wybrany przez naród europejski, a jeśli tak, to ja o tym nic nie wiem. Niech jedzie, że tak powiem, jakieś inne miejsce i da się wybrać, tylko został wybrany po to, żeby realizować polski interes zapisany w polskiej konstytucji. I to jest coś, co go wiąże. To jest ten obowiązek, który na nim spoczywa. Jeśli on w pewnym momencie się znudził budowaniem Polski, Polska jest dla niego za mała i dla jego ego nie jest w stanie pomieścić jego ego, to niech jedzie gdzie indziej i niech da się wybrać przez innych ludzi do innych celów. A poza tym ta argumentacja, że my mamy tutaj budować jakieś mocarstwo europejskie i zapomnieć właśnie o tych naszych partykularnych, odrębnych interesach, to jest dokładnie taka sama argumentacja, jaką posługiwano się na przykład w wieku XIX, była używana przez tych wszystkich lojalistów w stosunku do poszczególnych zaborców. Szczególnie to było widoczne w Prusach ze względu na, powiedzmy, pozycję cywilizacyjną Niemiec, która mówiła tyle, po co jakakolwiek Polska? No przecież mamy znacznie większe mocarstwo niemieckie, cesarstwo niemieckie wtedy, prawda? Mamy drugą Rzeszę Niemiecką, wspaniale się rozwijającą. To jest był kwitnący kraj Europy. Najszybciej się rozwijał. Jeśli chodzi o przemysł, o potęgę, żadne inne państwo nie mogło dorównać Niemcom, najpierw bismarckowskim, a potem postbismarckowskim, wilhelmiańskim. No to o jakiej my w ogóle Polsce mówimy? Po co nam jakaś Polska w Poznaniu, gdzieś tam Wielkopolscy i tak dalej? My budujmy potęgę niemiecką. No to jest coś większego, to jest coś wspanialszego. To jest dokładnie ta sama argumentacja. Więc jak mówię, no, Radosław Sikorski został wybrany jako szef, jako polityk Polski i ma reprezentować polskie interesy. Jak mu to nie odpowiada, proszę bardzo, może, że tak powiem, się przekwalifikować i zostać wybrany gdzieś w Europie. Tylko wyborcy Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego pewno biją brawo to, że w ten sposób będzie postępować Platforma Obywatelska, rząd premiera Donalda Tuska. Wiedzieliśmy przed wyborami. Taka była strategia odbudowania relacji z Berlinem i strategia na integrację i centralizację Europy. To prawda i tu jest cały problem, polega na tym, że tak duża część polskiego społeczeństwa, w tym sensie bym powiedział, że no to jest oczywiście na osobną rozmowę, ja o tym wielokrotnie pisałem o tym, że duża część polskiego społeczeństwa uległa czemuś, co można by nazwać nihilizmowi narodowemu, w formie moim zdaniem często gorszej niż właśnie ta z XIX wieku, ponieważ tym czymś, co było wspólne dla wszystkich ruchów politycznych, było właśnie sprzed wieków, przez 100 lat było przekonanie, że niepodległość Polski jest wartością niezbywalną. O niej się nie dyskutuje. To znaczy ona jest i jej bronimy, tak? Możemy oczywiście się spierać na temat różnej polityki społecznej, różnych praw, rozumienia sposobu wyborów i tak dalej, i tak dalej. No, nie wchodząc w szczegóły, ale to była ta wartość, której będziemy bronili. Tymczasem okazuje się, że dla dużej części dzisiejszego polskiego społeczeństwa taka wartość, jaką jest niepodległość i suwerenność, przestaje być czymś najważniejszym. I to jest właśnie ta
forma nihilizmu narodowego. Oni mentalnie uważają, że Polska jest raczej przeszkodą i zawadą. Polskość jest przeszkodą i zawadą i że tak naprawdę oni się często tej polskości wstydzą. Oni tak naprawdę chcieliby się jej pozbyć. I w związku z tym wizja budowy pseudomocarstwa europejskiego, co jest z innego powodu kompletnym nieporozumieniem, bo jeszcze tutaj jedną rzecz warto powiedzieć, to jest mamienie ludzi. Pseudomocarstwo europejskie będzie polegało na tym, że Polsce będzie w nim przyznana rola lokalnej prowincji. Tak jak to zresztą parę lat temu powiedział minister Sienkiewicz w czasie jednego z bardziej szczerych wystąpień. Więc polskie społeczeństwo niestety w tym stopniu, bardzo dużym stopniu zakompleksione. To, które chce być częścią tego wyimaginowanego, wspaniałego Zachodu, łudzi się, mami się opowieścią o tym, że my teraz rezygnując z naszej suwerenności i oddając na ołtarzu prawo weta, staniemy się częścią wielkiego imperium. No niestety, to jest totalne oszustwo, które się ludziom wmawia, a jak mówię, rozwinięta forma choroby, która polega na tym nihilizmie narodowym, sprawia, że to trafia na podatny grunt dużej części społeczeństwa. No bo patrząc na geopolitykę, no to jest tak, że to jest gra wielkich mocarstw, są Chiny, jest Rosja, są Stany Zjednoczone, no to może Europa, jakby była jedna zjednoczona, to w tej grze by uczestniczyła i kawałek tego geopolitycznego tortu by skonsumowała z pożytkiem dla obywateli. Ale tak jak powiedziałem, po pierwsze nie ma czegoś takiego jak Europa. My nie jesteśmy narodem europejskim. Europa jest kontynentem wielu państw, wielu podmiotów. Ta opowieść, która tak ładnie wygląda, pomija dwie rzeczy. Po pierwsze, Europa nie jest i nie będzie podmiotem politycznym takim samym jak Stany Zjednoczone, ponieważ w tym układzie Ameryka, Europa, to Stany są podmiotem realnym. Unia Europejska od samego swojego początku, mówię o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, potem o traktatach rzymskich, potem o i innych formach wcielenia, była w dużym stopniu formą obecności amerykańskiej w Europie. I nie ma mowy o tym, żeby nagle tutaj Unia Europejska powstała jako jakiś podmiot, który się zmierzy ze Stanami Zjednoczonymi, wykreuje jakąś całkiem inną podmiotowość. To jest niemożliwe z powodów i militarnych, i z powodów historycznych, i wszystkich innych. I z powodu polityki. I z powodu polityki energetycznej, którą Unia Europejska prowadzi. Ale tu postawmy kropkę, jeśli chodzi o exposé premiera, bo porozmawiajmy przez chwilę jeszcze nie premiera. Ministra spraw zagranicznych i porozmawiajmy o nowelizacji kodeksu karnego, bo to też jest ciekawe. No rozumiem, że chodzi o tą nowelizację kodeksu karnego, którą przygotowuje pan Adam Bodnar, dotyczącą kwestii poszerzenia karalności za tak zwaną umowę nienawiści. W tym kodeksie karnym ma się pojawić nowy przepis, który mówi o tym, że karana de facto będzie krytyka środowisk LGBT. To znaczy będą wypowiedzi krytyczne, negatywnie oceniające zachowania mniejszości seksualnych. W tym konkretnym przypadku przede wszystkim będzie dotyczyło właśnie zarówno transseksualistów, jak homoseksualistów i tak dalej. To jest rzecz, że tak powiem, bardzo zrozumiała znowu z punktu widzenia tej koncepcji, którą Radosław Sikorski przedstawił. Bo Radosław Sikorski przedstawił koncepcję geopolityczną, ale ona potrzebuje, tak jak mówię, doprowadzenia polskiego społeczeństwa do sytuacji totalnej bierności i poddania. Ponieważ w polskim społeczeństwie wciąż jeszcze zachowują się, że tak powiem, te konserwatywne wzorce zachowania czy punkty odniesienia, no to trzeba to zmienić. No i oczywiście ta zmiana następuje w pewien sposób samorzutny, za pośrednictwem zmian kulturowych i to dostrzegamy, ale żeby to, że tak powiem, tego dopełnić, potrzebne są twarde instrumenty prawne. Tak jak w wielu innych państwach europejskich. Tym instrumentem prawnym ma być zakneblowanie, ma być knebel i ma być cenzura. No i ten knebel i ta cenzura to jest właśnie to nowe prawo. Czyli jak my teraz rozmawiamy, ja powiem na przykład, że Parada Równości organizowana w Warszawie albo w innym mieście kraju jest formą naruszenia porządku obyczajowego w Polsce, jest czymś nie do zniesienia, że promuje zachowania nienaturalne albo perwersyjne, to za taką wypowiedź w przypadku obowiązywania już nowego prawa i ja, i pan moglibyśmy zostać oskarżeni, dlatego
dlaczego? Ponieważ rzekomo w ten sposób utrwalamy negatywne emocje i negatywne stereotypy. Ale więcej, jeśli dziecko, jeśli rodzic, nie wiem, ojciec lub matka powie dziecku, które wróci ze szkoły po na przykład i powie, że było na lekcjach wychowania seksualnego i mu powie, że jednak homoseksualizm jest grzechem, jest czymś nagannym, jeśli takie dziecko albo pedagog w szkole dowie się potem, że w ten sposób matka lub dziecko uczą swoich dzieci, to może być z tego powodu narażona taka rodzina na ściganie. To jest dokładnie ten system totalnej inwigilacji, który jest wprowadzany systematycznie w wielu państwach Europy Zachodniej. I nie tylko Europy, bo i Kanada jest tutaj wzorowym przykładem. No Kanada oczywiście też. Ja mówię o Europie Zachodniej w tym sensie, że to będzie, że tak powiem, te rozwiązania będą wchodziły, czy wchodzą w Polsce pod takim właśnie hasłem, właśnie dokładnie takim, jak nam mówi tutaj Radosław Sikorski, budujmy imperium europejskie. To żeby zbudować imperium europejskie, pozbądźmy się narodowej tożsamości niepodległości i żeby zbudować europejski porządek prawny, bo takim, tak to będzie, że tak powiem, w takim to będzie sosie sprzedawane, no to bądźmy Europejczykami, ale zrezygnujmy z naszej wolności, zrezygnujmy z naszej tradycji, dajmy sobie zamknąć usta i wtedy będziemy wspaniałymi Europejczykami. Już wszystko nam odbiorą, a my będziemy żyli tą wzniosłą myślą, że my jesteśmy w centrum świata. No to jest właśnie, to jest ten koszmarny kompleks niższości. A też w tym wszystkim chodzi o pieniądze, bo gdyby Unia Europejska miała swój własny budżet, to by mogła brać kolejne kredyty pod zastaw przyszłej pracy wszystkich europejskich obywateli. A to już jest piękny sen Unijczyków i Europejczyków rzeczywiście. Znaczy tutaj element finansowy jest też z tym bardzo mocno związany, bo to, że Polska się tak zmienia, jak się zmienia, możemy to obserwować, wynika właśnie w dużym stopniu z napływu do Polski tych pieniędzy, które mają wymusić na nas zmiany kulturowe. No wystarczy porozmawiać z pracownikami wielkich korporacji, ale porozmawiać tak szczerze, a nie oficjalnie i zobaczyć, do jakiego stopnia tak muszą się stosować do tych wszystkich dziwacznych, nowych rozwiązań, rozporządzeń, to do złudzenia przypomina czasy PRL-u. Będzie niedługo tak, że też ludzie będą całkiem na co innego mówili w domu, a co innego będą mówili publicznie, bo będą się bali zwyczajnie powiedzieć, że na przykład nie podobają mi się zachowania LGBT, ale w domu to będą już mogli to powiedzieć, chyba że ktoś doniesie. O, jeszcze jest takie niebezpieczeństwo. To prawda. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest, no już powiedziałem, 8:35.